nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. Dzień dobry Państwu. A teraz konkretnie. A teraz konkretnie rozmawiamy z profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Dziękujemy za przybycie do studia. Prosimy Państwa o telefony. Nie na ten numer, który zapowiadaliśmy w reklamówce. Niestety żyjemy w Warszawie, kable nam zamokły. Numery 20 90 72, 20 90 73, 24, 26, 24. To są numery telefonów, pod które możecie Państwo dzwonić do profesora Leszka Balcerowicza. Panie profesorze, czy plan Balcerowicza się powiódł? I czy pańskim sąsiadom z Brudna, gdzie ciągle pan mieszka, żyje się w tej chwili lepiej niż na początku reform, które podjął pan 3 lata temu? Mam różnych sąsiadów i zapewne różnie się im wiedzie. Przypuszczam jednak, że wielu z nich bez reform wiodłoby się znacznie gorzej. Ja znam takich, którzy dzięki reformom zyskali szansę awansu, więc dobrze, jest na pewno zróżnicowany. Strasznie ludzie narzekają, wszyscy mówią, że żyje im się gorzej. Czy według pańskiego rozeznania Polska znajduje się dziś w okresie stagnacji, regresu, czy może postępu gospodarczego? Jeśli mówimy o faktach, a nie o samych narzekaniach, to Polska jest jedynym krajem, który dochód narodowy zaczął rosnąć w zeszłym roku i rośnie nadal. Odbiór tej sytuacji jest różny, bo różne są doświadczenia ludzi. Myślę, że warto wziąć poprawkę i na to, że zwykle słyszymy donośni tych, którzy uważają się, sytuacja im nie ułożyła, niż tych, którym się sytuacja ułożyła. A wydaje mi się, że ta dysproporcja w Polsce jest szczególnie duża. Otóż to, czy możemy dzisiaj mówić o jednej Polsce? Czy plan Balcerowicza nie przyspieszył, nie stymulował powstanie Polski A i Polski B? Polska była zawsze zróżnicowana. Wielkopolska od 100 lat co najmniej różniła się od części północno-wschodniej i to zapewne z całą pewnością ma nadal miejsce. Różne regiony w różnym stopniu wykorzystują nowe warunki gospodarowania w Polsce. A teraz konkretnie rozmawiamy z profesorem Balcerowiczem. Numery 20 90 72, 20 90 73, 24, 26, 24. Rozumiem, że jest pierwszy telefon. Rozłączyła się rozmowa. Czekamy ciągle na Państwa telefony. Panie profesorze, rozmawiamy jednakowoż w Warszawie, gdzie telefony łączą się i rozłączają. Nie wiadomo, jak z nimi będzie. Niech pan powie, czy można mówić o sensownym rządzeniu Warszawą, czy kompetencje rządu i samorządu na terenie miasta, w którym pan żyje, zostały dobrze sformułowane i czy to miasto jest dobrze rządzone? Myślę, że Warszawa, podobnie jak inne samorządy, ale szczególnie Warszawa ze względu na swoją wielkość, przechodzi przez trudny okres docierania, a w tym okresie docierania się usuwa się błędy i z całą pewnością jesteśmy świadkami i takich błędów i prób ich usuwania. Co panu najbardziej doskwiera jako mieszkańcowi Warszawy? Myślę, że w dalszym ciągu dość spore zanieczyszczenie środowiska w Warszawie. Tu można powiedzieć, że jest to do pewnego stopnia cena sukcesu, mianowicie wzrost liczby samochodów osobowych w Warszawie. Mówi się o tym, że ogromna ilość inwestycji, które wprowadzone zostały do Polski, to są tak zwane brudne inwestycje. Czy zgadza się pan z tym poglądem? Nie. My przede wszystkim należy zauważyć, że stopień zanieczyszczenia środowiska w Polsce w ostatnich latach nieco się obniżył, bo zmienia się struktura gospodarcza, mianowicie obniżyła się produkcja, szczególnie w tych dziedzinach, które zanieczyszczają środowisko. Rozwijają się natomiast dziedziny lżejsze. Rozumiem. Na terenie Warszawy istnieje bardzo dużo dysproporcji. Na przykład Śródmieście dzięki opłacie skarbowej jest bogatsze od innych miast, czy od innych dzielnic miasta. Czy tego rodzaju dysproporcje uważa pan za właściwe, czy należy je wyrównywać? Nigdy tak, abyśmy wpadli w jakąś urawniłowkę. Natomiast jakiś stopień solidarności w społeczności, która chce być razem, jest pożądany. Więc nie można równać to do identycznego poziomu. Trzeba znaleźć jakiś punkt typu złotego środka. Dajmy głos telewidzom. Widzę, że jest pierwsze pytanie. Panie profesorze, moje nazwisko Warzecha. Mam przyjemność pierwszy raz panu podziękować za reformę, za to, co pan robił. I ja wtedy czułem, że po prostu ta reforma ma sens, że do czegoś idziemy, że widać z miesiąca na miesiąc, jak się rynek poprawia, jak się po prostu coś dzieje, coś jest lepszego. Natomiast teraz nie ma kogoś takiego jak pan profesor, żeby po prostu trzymał całą gospodarkę w garści. Ja wtedy czułem się bezpiecznie, pewnie, wiedziałem, że do czegoś dojdziemy, że za jakiś czas będą efekty tego. I mam przyjemność, żeby panu profesorowi po prostu podziękować. Nie miałem takiej okazji jak dzisiaj, żeby to zrobić i tak
Myślałem o tym, że może kiedyś nadejdzie taka chwila, że złożę podziękowania na ręce pana profesora. Dziękuję bardzo. Nie było to pytanie, było panom to podziękowanie. Nie wypada tylko podziękować. Jednocześnie powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby gospodarka bez specjalnej ingerencji rozwijała się w pożądanym kierunku. Ale ja mam w związku z tym pytanie. Czy pan ma poczucie, że reformy są kontynuowane? Wiem, że w Ministerstwie Finansów część pańskich współpracowników, wiceministrów, kontynuuje te reformy. Czy plan Balcerowicza w najgłębszych zarysach jest kontynuowany? Czy ma pan poczucie zerwania? Moim zdaniem na szczęście nie doszło do żadnego radykalnego odejścia. Nie tylko dlatego, że są osoby będące uosobieniem kontynuacji, choć to jest bardzo ważne, ale może dlatego, że w obliczu tego, co się zmieniło, nawet ci, którzy byli początkowo przeciwni, mogli zmienić w części swoje zdanie, dostrzegą natomiast tendencję do niebezpiecznej erozji. Po pierwsze, tendencję do tego, żeby państwo ingerowało w sposób szczegółowy i spróbowało załatwiać problemy przedsiębiorstw za nie same, co nigdy nikomu, żadnemu państwu się nie udało. W dalszym ciągu jest problem zbyt wysokiej inflacji związany z zbyt wysokim deficytem budżetu. Pytanie. Proszę mówić. Halo, ja mam takie pytanie do pana profesora. Powiedzmy, w kraju naszym w tej chwili właściwie jedynymi gałęziami, które się rozwijają, jest handel i bankowość według mnie. Jak to wytłumaczyć, że właśnie banki w kraju, w którym gospodarka, produkcja upada, jest, w ogóle mamy ujemny przychód brutto państwowy, jak to jest, że banki najwięcej inwestują i w sumie mają najwięcej pieniędzy, to widać zresztą. Otóż w Polsce rozwijają się nie tylko banki, nie tylko handel. Rozwija się zwłaszcza prywatny przemysł i prywatne budownictwo, niekoniecznie mieszkaniowe, ale prywatne budownictwo. W 1991 roku, który był dla nas niezwykle trudny, bo między innymi zawalił się handel ze wschodem, tak zwana wartość dodana, w przemyśle prywatnym wzrosła o 42%, a w budownictwie prywatnym o 64%. Tak jak powiedziałem przedtem, w 1992 roku wzrósł cały dochód narodowy, który nawiasem mówiąc pochodzi też z handlu. Nie powinniśmy odnosić się negatywnie do handlu. Obawiam się, że są to takie stare socjalistyczne przyzwyczajenia, że handel był na cenzurze wtedy. No bo nie handel produkował, prawda? Z definicji, to Marks tak powiedział, że handel nie produkuje, a my czasami za nim powtarzamy, choć szczęśliwie odeszliśmy od marksizmu w gospodarce. Pan w okresie właśnie marksizmu był zwolennikiem tak zwanej trzeciej drogi, nazywał pan ją drogą samorządową. Czy ten element samorządowy jest jeszcze w gospodarce potrzebny, czy samorząd pracowniczy jest w gospodarce potrzebny teraz, kiedy już sytuacja mamy była taka. Wolność. Były, jak sądzę, dość mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o poszukiwanie rozwiązań dla polskiej gospodarki. Rozwiązania czysto rynkowe i kapitalistyczne niestety mieściły się poza nawiasem ówczesnych ograniczeń. I chodziło o to, żeby znaleźć to, co się w niej mieściło, było najlepsze. Wtedy byłem zdania, że to, co jest najlepsze przy ówczesnych ograniczeniach, jest system maksymalnie rynkowy i w tamtych ograniczeniach, i takie szanse stwarzał samorząd. I wtedy miałem przekonanie, że nie jest to system najlepszy, gdyby nie było owych ograniczeń. Także nie było dla mnie problemu zmiany poglądów. To ograniczenie się tak odsunęły, że było oczywiste, że Polska powinna wykorzystać szansę tworzenia tego, co się na świecie najlepiej sprawdziło, to znaczy konkurencyjnej, stabilnej, dynamicznej gospodarki kapitalistycznej. Gdybyśmy tej szansy nie wykorzystali, to moim zdaniem zaprzepaścilibyśmy to, co się nam, co dała nam w jakimś sensie historia. Bardzo krytycznie dzisiaj pan wypowiada się o roli związków zawodowych. Mówi pan, że ich rolę należy ograniczyć. Co pan by zrobił na miejscu prezydenta Warszawy, gdyby strajkowało panu MZK niechcące się sprywatyzować w zaproponowanej mu formie? Ale może odnieśmy się na chwilę do roli związków zawodowych. Otóż mam wrażenie, że dla nas wszystkich najważniejszy jest rozwój gospodarczy, czyli miejsca pracy, większa wydajność i dzięki niej wyższe płace realne, a nie czysto pieniężne. No i dzięki rozwojowi gospodarczemu na przykład mieszkania, więcej mieszkań. I rolę związków zawodowych należy odnosić do tego najważniejszego społecznie celu. Jeśli szkodzą, na przykład próbując wymusić na parlamencie czy na rządzie politykę zabójczą dla tego rozwoju, to szkodzą interesom pracowniczym. Jeśli pomagają, na przykład wspierając restrukturyzację w przedsiębiorstwie, to pełnią rolę korzystną. Mam wrażenie, że związki zawodowe w Polsce powinny wyraźnie powiedzieć, jak naprawdę chcą pomagać swoim członkom i całemu polskiemu społeczeństwu.
Mówi się o tym, że każda złotówka wydana na przykład przez samorząd terytorialny jest wydana dużo racjonalniej niż złotówka wydana przez rząd. Czy zgodzi się pan z poglądem, że najracjonalniej swoje pieniądze wydają poszczególni obywatele? Powiedziałem przeciętnie tak i zauważmy, że z tego wynika bardzo ważny wniosek. A mianowicie, że jeśli rzeczywiście my sami wydajemy lepiej własne pieniądze niż ktoś za nas, to podatki powinny być niskie. No bo podatki to jest zabieranie naszych pieniędzy. Ale aby podatki mogły być niskie, no to i wydatki z budżetu muszą być niskie. Więc to jest postulat ograniczenia zarówno wydatków, jak i podatków. Ale nie można ograniczać samych podatków bez równoczesnego ograniczenia wydatków budżetowych. A czy my teraz płacimy relatywnie w stosunku do innych krajów wysokie czy niskie podatki? Jeżeli chodzi o stawki podatkowe, 40% podatku od zysku, to jest podatek na poziomie średnim w zachodniej Europie. Natomiast płacimy w tej chwili już wyższe niż przeciętnie w Europie zachodniej stawki składki na emerytury, składki ZUS-u. To wynika z tego, że w ogromnym stopniu wzrosły w ostatnich 3 latach wydatki na renty i emerytury. I to jest wielki problem i finansowy, i społeczny, dlatego że to jest problem, czy Polska będzie się w stanie rozwijać. Oderwijmy się na chwilę od tego wątku. Mamy pytanie. Halo? Panie profesorze, mówiąc o naszej gospodarce, chciałbym zwrócić uwagę na konkretny fakt i to, co powoduje u nas ogromne straty, zarówno dewizowe, jak i straty, można powiedzieć, ludzkie. W tej chwili jestem producentem, który odebrał fabrykę grzejników centralnego ogrzewania w Grodzisku Mazowieckim. Grzejniki te są sprowadzane również w ilościach nieograniczonych z byłego Związku Radzieckiego, w cenach i w ilościach setek tysięcy sztuk. Około 1 000 000 w tej chwili konkretnie przyszła taka ostatnia partia. Te grzejniki są sprzedawane w Polsce po 1 dolarze. Ten grzejnik w Rosji kosztuje 40 rubli, ale za dolara, którego tu się z Polski wyciąga, i to w ilościach około 1 000 000 000 dolarów, za ten grzejnik Rosjanin dostaje 1200 rubli. To jest 25 razy więcej, za ile mógłby ten grzejnik sprzedać u siebie. Czy to nie jest cena dumpingowa? Czy to nie jest sprowadzana, no, wołająca o jakiś ratunek? Czyż to jest w tej chwili likwidacja, czy zamknięcie szeregu hut i odlewni i różnych zakładów, które produkują te grzejniki? Oni nam nie chcą sprzedać surowców, oni nam padają, kupujcie gotowe grzejniki, a surowców absolutnie nie ma żadną cenę do kupienia. I teraz czy pan sobie wyobraża, ile setek ludzi, ile tysięcy ludzi straci pracę, ile zakładów zostanie zlikwidowanych i ile milionów dolarów zostanie, to jest około 1 000 000 000 dolarów łącznie zabranych z kraju. Czy pan nie uważa, że to wymagałoby jakiegoś radykalnego rozwiązania i rozstrzygnięcia? Myślę, że jest to bardzo ważna wypowiedź. Po pierwsze dlatego, że taką wypowiedź pewnie formułują producenci stali na Zachodzie, którzy nie chcą wpuścić naszej stali. Oni mówią dokładnie to samo. Nie powinniśmy wpuszczać polskiej stali, bo jak wpuścimy, no to stracimy, prawda, możliwości produkowania i będzie u nas większe bezrobocie. Więc to powinniśmy pamiętać. Ale co ważniejsze, drugi element jest ważniejszy. On mianowicie, co by było, gdybyśmy nagle zablokowali możliwości kupowania na przykład od Rosjan pewnych towarów, powiedzmy tych grzejników czy innych produktów. No, po pierwsze, część nabywców w Polsce by znalazła się w sytuacji, w której musiałaby z tego zrezygnować. Ale to nie to, nie, i to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jeżeli ci Rosjanie, ci Ukraińcy i inni mniej by do nas sprzedawali, to mniej by mieliby również możliwości kupowania od nas, bo przecież oni z tego uzyskują dochód, albo to jest wymiana towaru za towar i w dziedzinach, które zależą z kolei od eksportu do Rosji czy na Ukrainę, zapanowałoby większe bezrobocie. Ale pytanie to jest jakby generalniejsze, to znaczy można zapytać, w jakim stopniu kraj powinien chronić swój przemysł i swoją produkcję. Rząd, którym pan współrządził, jednakowoż chronił na przykład naszą produkcję samochodów i nie możemy sobie kupić samochodu tanio na Zachodzie, musimy go za drogie pieniądze i za drogie podatki sprowadzać. Więc czy jest to konsekwentne w tym momencie? To był taki zabieg, jeżeli chodzi o cła samochodowe, związany z wprowadzaniem ze stowarzyszeniem ZWG. Bywają w takich procesach pewne okoliczności negocjacyjne, które nas skłoniły do tego podwyższenia. Ja przyznaję, że z punktu widzenia odbiorcy samochodów, i myślę, że dobrze pan o tym wspomina, był to zabieg obosieczny, ale generalnie jak mówimy o ochronie gospodarki, to trzeba o tym powiedzieć, że jest to ochrona producentów, która często służy im do tego, żeby mogli spoczywać na laurach, nie usprawniać swojej produkcji. W związku z tym przekroczenie pewnego, moim zdaniem, dość niskiego poziomu owej ochrony jest na szkodę odbiorców, a na dłuższą metę na szkodę wszystkich, bo gospodarka, nasze życie, nasze warunki życia zależą od tego, jak dobrze działają przedsiębiorstwa. Bez konkurencji one będą zawsze działały źle. Mamy następne pytanie.
wyłączyło nam się. Przepraszamy, mamy nadzieję, że pani się uda z nami jeszcze raz połączyć, a ja zapytam w takim razie, wrócę do tego wątku podatkowego. Mówiliśmy o wysokości podatków, czy PIT-y, VAT-y, to wszystko, co nas w tej chwili otacza, zostały wprowadzone zgodnie z pańską koncepcją i zgodnie jakby z harmonogramem planu? Nastąpiły tutaj opóźnienia, na przykład podatek od wartości dodanej. Wydaje mi się, że w pewnym związku z faktem, że zmieniały się i rządy, i parlamenty, zostaje wprowadzony z opóźnieniem, ale wydaje mi się, że dobrze, że wreszcie zostaje wprowadzony, mimo że będą pewnie takie konieczności uczenia się, jak zwykle bywa przy wielkiej innowacji. Co do koncepcji, no ja radbym, gdyby tych stawek było mniej. Najlepszy z punktu widzenia obsługi i z punktu widzenia funkcjonowania jest podatek, który ma jedną stawkę. Mówię o podatku od wartości dodanej. Tak było na przykład w Japonii. U nas z różnych powodów wprowadzono stawki ulgowe. Ale mimo wszystko uważam, że to jest bardzo ważna reforma. Dziękuję bardzo. Mamy pytanie. Halo? Panie profesorze, mam takie pytanie. Jak oceniłby pan wypowiedź prezesa NIK-u, pana Lecha Kaczyńskiego, że rządy solidarnościowe w Polsce, właściwie wszystkie, nie mają i nadal nie mają politycznej woli walki z korupcją? To znaczy, nikt tego oczywiście wprost nie mówi, ale praktyka jest taka, że jak gdyby przyzwala się na to i to tą korupcję potęguje i że to jest też przyczyną, że te afery korupcyjne nie mają finałów sądowych ciągle jeszcze. Nawet domniemanie pana Lecha Kaczyńskiego było taka, że na przykład afera FOZ-u nie będzie miała w ogóle finału sądowego, bo jego zdaniem nie ma woli politycznej walki z korupcją, że po prostu rządy te uważają, że jest to jedna z metod akumulacji kapitału i tworzenia warstwy kapitalistów w Polsce. Przez ja nie wiem, jak pan Kaczyński obserwuje wolę polityczną i na jakiej podstawie może twierdzić, sformułować takie twierdzenia. Trzeba go zapytać, jaki on ma punkt obserwacji, gdzie on widzi tą wolę polityczną, gdzie nie widzi. Drugi element pańskiej wypowiedzi, a mianowicie, że śledztwa się tak długo ciągną. Proszę państwa, to są niezwykle skomplikowane sprawy. Żeby móc powiedzieć, czy się ciągną, czy nie ciągną, trzeba wiedzieć, jak to jest w innych krajach. W innych krajach, gdzie nawiasem mówią, bywają znacznie większe afery, przy znacznie silniejszym aparacie państwa i przy znacznie mniejszej liczbie problemów, procesy trwają znacznie dłużej i przekodowanie tych procesów trwa znacznie dłużej, bo przecież tu chodzi o wyjaśnienie zawiłych spraw i chodzi w końcu o los konkretnych ludzi, którzy są obwinieni, ale to są przecież ludzie. Nie można załatwić takich problemów na zasadzie jakiegoś rodzaju sprawiedliwości ludowej, że pod naciskiem nagle stawia się tych ludzi bez należytego przygotowania sprawy. Mamy następne pytanie. Dzień dobry panie profesorze. Chciałabym prosić o takie wyjaśnienie. Na czym polega interes państwa polskiego, że dewizy są oprocentowane niezwykle nisko, natomiast wkłady oszczędnościowe o wiele wyżej? Na czym ten interes polega? I co szary obywatel, pana zdaniem, powinien zrobić? Pozbyć się dolarów, czy nie pozbyć się? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Nie. A potem kwestia, co szary obywatel powinien robić. Toż tutaj nie ma żadnej pułapki. Wkłady złotowe są wyżej oprocentowane, dlatego że niestety ciągle jeszcze mamy większą inflację. I gdyby nie było niżej oprocentowane, to ludzie nie chcieliby oszczędzać w złotówkach, a zaczęliby się przerzucać na dolary i to już było w Polsce. Tak było w 1988, a szczególnie w 1989 roku. Natomiast każdy z nas stara się jak najlepiej ulokować swoje oszczędności, to znaczy przede wszystkim nie stracić, a w miarę możliwości zyskać. To jest decyzja na własne ryzyko i rachunek. Każdy powinien pilnie śledzić możliwości lokat i wybierać taką ich kombinację, żeby zmniejszyć to ryzyko, a jak się da, no zarobić. Ale to świadczy o tym, że w interesie nas jako oszczędzających leży to, aby stopy procentowe od wkładów złotowych nie były niższe od inflacji, bo w przeciwnym wypadku byśmy tracili. Ale jeżeli stopy procentowe od naszych wkładów muszą być wyższe od inflacji, to tym bardziej oprocentowanie kredytów musi być wyższe od inflacji, od tych stóp procentowych wkładów, bo w przeciwnym wypadku banki by zbankrutowały. Więc ja chciałem zakończyć jednym wnioskiem. W Polsce donośnie wiele osób domaga się tanich kredytów. Aby te kredyty mogły być tanie, to znaczy nisko oprocentowane, musi być niska inflacja. A niska inflacja w Polsce zależy od ograniczania deficytu budżetu. Kolejne pytanie. Mam pytanie do pana profesora takie. W Polsce jest prawie 3 miliony ludzi bezrobotnych.
pieniądze przeznaczone na tą grupę ludzi są w zasadzie bezproduktywne. Wydawane bezproduktywnie. Owszem, one są potrzebne tym ludziom, ale czy ci ludzie nie powinni jakąś część miesiąca przeznaczyć na pracę, na rzecz miast, gmin? Co pan profesor o tym sądzi? Jestem zdania, że jest to pożądane, aby po pierwsze była większa dyscyplina, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na bezrobocie, to znaczy, aby zmniejszać liczbę przypadków, że ktoś pobiera zasiłek związany z bezrobociem, a w gruncie rzeczy pracuje. Jak wiemy, w wielkich miastach jest to zjawisko dość pospolite. Dyscyplina tu przyjdzie z czasem, w miarę jak urzędy zatrudnienia będą po prostu uczyły się swojej nowej roli. Jestem też zdania, aby stworzyć bodźce również takie, by ludzie pobierający zasiłek chcieli i mogli pracować produktywnie w ramach na przykład miejskich robót publicznych. Mamy pytanie? Tak, mamy. Proszę bardzo. Proszę przekazać pytanie. Momencik, proszę, ja teraz pana włączę na wizję, dobrze? Prosimy o pytanie. Halo? Proszę. Halo? Halo? Panie pana, proszę zadawać pytanie. Ja mam pytanie tego rodzaju, ponieważ na ogół mówi się o tym, że VAT jest na poziomie 22 i mniej procent, podczas gdy podatek obrotowy wynosił przeważnie 25. A więc w ten sposób społeczeństwo nic nie traci, dlatego że on jest na pograniczu podatku obrotowego. Ale jest pewna różnica nie we wszystkich branżach, na przykład leki, proszę pana, farmacja. Dotychczas w ogóle podatku obrotowego nie miała. Podczas gdy teraz normalnie płacić będzie VAT, a więc w tym i 7% oczywiście. A więc jak na tym przykładzie, proszę pana, przecież w tym wypadku rzeczywiście leki podrożeją. Apteki niestety nie utrzymają pełnej wartości, bo nie miały dotychczas podatku obrotowego. Jak to należy, proszę pana, rozumieć? Znaczy, to wszystko oznacza, że niektóre ceny powinny się obniżyć, jeżeli ich sprzedawcy będą postępować rzetelnie, a mam nadzieję, że będą postępować rzetelnie. Mianowicie takie ceny, gdzie nowy podatek jest niższy od poprzedniego podatku. W przeciwnych wypadkach ceny mogą nieznacznie wzrosnąć, ale średni poziom cen nie powinien się w żaden sposób wyraźnie zmienić, bo nie ma powodów ekonomicznych ku temu. Co najwyżej błędne decyzje cenowe sprzedawców, do czego bym zdecydowanie zniechęcał. Rzeczywiście mamy do czynienia z nowym podatkiem. Istota tego nowego podatku zasadza się na dwóch elementach. Po pierwsze, że on jest rozłożony na więcej towarów. W związku z tym jego najwyższa stawka może być niższa niż najwyższa stawka poprzedniego podatku. I to jest bardzo ważne. Po drugie, jest to taki podatek, który w większym stopniu skłania do jego płacenia niż podatek obrotowy, który będzie wyparty przez podatek od wartości dodanej, bowiem w tym nowym systemie przy podatku od wartości dodanej sprzedawca ma prawo do zwrotu podatku, jaki jest zawarty w materiałach, które kupuje, tylko wtedy, jeżeli zapłaci sam podatek. Więc bardzo ważnym argumentem na rzecz wprowadzenia podatku od wartości dodanej jest to, że on w jakiejś mierze przeciwdziała dość pospolitemu, jak wiemy, jeszcze w Polsce zjawisku uchylania się od płacenia podatków przez wiele przedsiębiorstw. Dziękuję. Czy mamy następne pytanie? Moment. Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną sprawę, mianowicie pan w okresie swoich rządów miał bardzo dużo do czynienia z popiwkiem. W swojej książce, którą tutaj mamy, Balcerowicza 800 dni, powiedział pan, że popiwek był tylko dla tych przedsiębiorstw, które się powinny sprywatyzować, ale to się nie w pełni udało, ten element prywatyzacji nie nastąpił tak szybko. Dlaczego pańskim zdaniem sprawa popiwku tyle przyniosła problemów i co tutaj się nie udało? Sprawa popiwku, jak wiem, budziła i budzi do tej pory wiele emocji. I twierdzi się, moim zdaniem zdecydowanie niesłusznie, że tak zwany popiwek był wyrazem dyskryminowania przedsiębiorstw państwowych. Co w gruncie rzeczy było uzasadnieniem prowadzenia popiwku? Było nim dążenie do uniknięcia sytuacji, jaka nastąpiła najjaskrawiej w dawnym NRD. Tam mianowicie w przedsiębiorstwach państwowych nastąpiła eksplozja płac.
bo nie było przeciwwagi w postaci prywatnych właścicieli i z dnia na dzień bardzo duża część gospodarki dawnego NRD została bankrutem, bo płace, eksplozja płac spowodowała, że przedsiębiorstwa nagle zaczęły osiągać straty, a nie zyski. To zjawisko mogło być w tamtych warunkach w części zrekompensowane ogromnym napływem pieniędzy z Niemiec Zachodnich. My takiego bogatego wujka nie mieliśmy i nie będziemy mieć. Dla nas było niezwykle ważne, aby nadmierne wzrosty płac niepowiązane z wydajnością pracy nie doprowadziły polskiej gospodarki do bankructwa i do masowego bezrobocia. Ale to czy było. Czy zostały przez mechanizm Balcerowicza wprowadzone mechanizmy, które by umożliwiały szybszą prywatyzację? Teraz właśnie. Z góry wiadomo było, ja byłem w pełni o tym przekonany, że jest to bardzo niedoskonały instrument. Dlatego, że ludzie prędzej czy później znajdują sposoby obchodzenia przeszkód, które ich oddzielają od pieniędzy. I dlatego byłem zawsze zdania, że trzeba jak najszybciej ten instrument usuwać, ale w takich warunkach, kiedy jest naturalny hamulec przeciwdziałający wzrostowi płac, przekraczającemu wydajność pracy, to znaczy prywatne przedsiębiorstwo, sprywatyzowanie gospodarki. Czyli to był w swego rodzaju transakcja wiązana. Prywatyzacja po to, żeby przedsiębiorstwa mogły lepiej działać i po to, żeby nie następowało tam przejadanie zysku i eksplozja płac. Prywatyzacja w Polsce, jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa, niestety realizowana jest zbyt wolno, a nie za szybko, moim zdaniem w znacznej mierze z powodu niestabilności politycznej, zmiany rządów, zmiany parlamentu, a także wytworzenie się takiej atmosfery w ramach walki politycznej, że urzędnikom i politykom wydaje się, że jest mniej ryzykowne odsunąć decyzję o prywatyzacji niż ją podjąć. I w ten sposób Polska, jestem o tym przekonany, ponosi duże straty z powodu zaniechania decyzji, które ze względu na tą atmosferę walki stały się dla tych osób, które miały podejmować decyzje, ryzykowne. Panie profesorze, w okresie tego wielkiego sprintu roku 89 powiedział pan, napisał, że wzięliście taki program, jaki był, może niedoskonały, ale przede wszystkim należało go wprowadzić szybko. Od roku już prawie jest pan człowiekiem wolnym, kieruje pan Fundacją Edukacji Ekonomicznej, mógł pan wszystko przemyśleć i dopracować program. Czy gdyby dzisiaj stworzyła się znowu możliwość bezpośredniego wpływania na losy naszego kraju. Czy wiedziałby pan, jak zrobić to lepiej, nie upierając się przy tym, co wtedy robione było znakomicie, ale szybko? No, jeśli pyta mnie pan o moją opinię po pewnym czasie na temat programu, jaki Polska zaczęła realizować w 90 roku, to powiedziałbym, że nie zmieniłbym żadnego zasadniczego elementu, natomiast zmieniłbym pewne szczegóły. Między innymi, ale to byłyby zmiany w kierunku może przeciwnym do tych, jakie oczekiwała znaczna część krytyków. Ja mianowicie sądzę, że w niektórych punktach należałoby było postąpić nieco ostrzej. Na przykład ograniczyć wzrost pewnych wydatków budżetowych zawczasu, to ze względu między innymi na błędne prognozy się nie udało i było pewnie lepiej, bo mielibyśmy mniejsze napięcia w obecnym budżecie. Wpuśćmy ostatnie pytanie. Nasz czas powoli dobiega końca. Nie, już kończymy program. Jeżeli jest ważne pytanie, proszę wpuścić. Jeśli nie, to dziękujemy. Proszę mówić. Dobry wieczór. Nazywam się Wiesław Rogoziński. Panie profesorze, pierwsza rzecz. Kraj, który nie szanuje praw własnych, nie jest szanowany przez innych. Handel uliczny obcokrajowców jest zabroniony u nas. Dlaczego pozwalane jest raz na handlowanie? Wiadomo, że towary przemycane są, a więc następne wykroczenie popełniane. I jakie jest pana zdanie na ten temat? Tutaj jest to problem, którego nie da się skwitować jednym tak lub nie, to znaczy pozytywny, negatywny. To miało swoje pozytywne i negatywne strony, jeżeli chodzi o handel uliczny. W pierwszym okresie to był główny czynnik, pierwsze miesiące, przypomnijmy sobie, 90 roku, to był główny czynnik poprawy zaopatrzenia w kraju, bo sklepy jeszcze wtedy działały nieruchowo, to jeszcze był handel uspołeczniony. To był czynnik wprowadzający rozmaitość. Dalej, choć wielu z powodów, powiedziałbym, estetycznych, handel uliczny się nie podoba, to on był jednak źródłem zdobywania pierwszych pieniędzy po to, żeby następnie inwestować w sklepy. Inwestować i dzięki temu między innymi udało się przesunąć, dokonać pewnego skoku cywilizacyjnego, prawda, z handlu ulicznego,
do handlu normalnego. Jestem oczywiście zdania, że ten handel trzeba cywilizować i ujmować w ramy prawne. To jest pewien proces, który powinien i jestem przekonany, będzie następować. O wiele jeszcze chcielibyśmy pana profesora spytać. Ja również mam jeszcze pytania. Niestety nasz czas się skończył. Dziękujemy profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi za przybycie do studia. Dziękuję państwu za telefony. Dziękuję telefonom za to, że jednak czasami działały. Naszym następnym gościem za tydzień pan Zbigniew Bujak. Zapraszam w piątek na A Teraz Konkretnie. Tu niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani wap. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.